Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić OTTD, czyli Over the Top Tower Defense. Jest to strategia Tower Defense od studia SMG, która dodaje dużo świeżości do tego gatunku, który już był wałkowany na milion sposobów. Chciałbym, żebyście przyjrzeli się tej produkcji i zadecydowali, czy jesteście w stanie wydać na nią swoje ciężko zarobione 8 euro. Zaczynajmy! Ja na samym początku mogę sobie wybrać slot, oczywiście mam tylko jeden slot A, dlatego też w tym momencie go wczytam. I tutaj mamy panel misji. Jest ich w produkcji aż 25, a każdą z nich będziemy musieli ukończyć na 3 gwiazdki. Oczywiście możemy na jedną, ale to będzie dawać nam mało punktów oraz tego, co jest najważniejsze, czyli pieniędzy, które będziemy mogli wykorzystać do upgrade'u, ponieważ w tej produkcji oprócz standardowych wieżyczek będziemy mieli również zespół. W tym momencie składa się on z inżyniera, tutaj takiego gościa od szybkiej reakcji oraz zwiadowcy. Myślę sobie, że jest to naprawdę bardzo dobre jak na sam początek i tak biorąc pod uwagę to, że w produkcji będziemy mogli mieć ich aż 9, będę miał trudny wybór, ponieważ te postaci już mają, jak widzicie, level 7, 6 i 4, to ja chciałbym nimi kontynuować całą rozgrywkę, ale jeżeli później będą jakieś lepsze, no to cóż, będę musiał je porzucić. Tutaj mamy pieniądze, a to są takie punkty, takie symbole, które będziemy mogli jeszcze wykorzystać do zakupu różnego rodzaju uzbrojenia. I tak jak tutaj, nasza postać opisana jest szeregiem statystyk, takim jak obrona przeciwko różnego rodzaju siłom, atak, szybkość ataku, strzał krytyczny i inne. Dodatkowo mamy tutaj dwie umiejętności, takie, które będziemy mogli wykorzystać aktywne podczas rozgrywki, oraz broń i pancerz. Buduje to naprawdę bardzo dużą warstwę taką, powiedzmy sobie, RPGową, ponieważ nasza postać może się rozwijać, zdobywa poziomy doświadczenia i będzie mogła awansować. I tak oto mamy tutaj drzewko skilli, które będziemy mogli wykorzystać, aby, zobaczcie sobie moi drodzy, rozwinąć w bardzo wielu kategoriach. Na przykład tutaj będziemy mogli dorzucić do mojej postaci kolejne punkty zdrowia, co myślę wpływa dobrze na to, jak postać długo może wytrzymać na polu walki, ponieważ czasem zdarza się tak, że jest bardzo dużo przeciwników i niestety mamy problemy z nimi, a co za tym idzie, nasza postać umiera i w trakcie potyczki nie można jej przywrócić do życia. Tutaj te żółte umiejętności są to umiejętności aktywne, które będziemy mogli wykorzystać podczas rozgrywki. Jak widzicie, mamy ich tutaj 5. W tym momencie moja postać może korzystać z 2, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić jeszcze tą. Pytanie tylko, czy będzie ona pomocna. No, czasem jest tak, że po prostu kupuję jakąś umiejętność, dając do niej jeden punkt, żeby tylko po prostu dawała chociaż ten mały bonus, bo jest to też ważne, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj naprawdę bardzo dużo do rozdania tych punktów. Jeszcze jeden mam. Pytanie, gdzie by go tutaj wrzucić? Wrzucę do tego. To jest taki skill, który podczas rozgrywki mogę sobie dodać do jednej wieżyczki. Dzięki temu będzie ona miała takiego boosta obrażeniowego i będzie mogła o wiele mocniej strzelać do przeciwników. Tutaj kolejna klasa. Rozdałbym te punkty. Myślę, że do tego skilla Berserk, ponieważ moja postać, czyli ten Sergeant Vengeance, może mieć właśnie taki skill podczas rozgrywki. Dzięki temu ma szybsze strzelanie oraz szybsze poruszanie się. Dodamy tutaj jeden punkt i wykorzystałem wszystkie. Kolejna postać. Tutaj ten zwiadowca, który jest snajperem, strzela z daleka. Pytanie, czy mogę mu dodać jakąś umiejętność? No cóż, niestety nie mogę, ponieważ nie ma on ich odblokowanych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj sprawdzić, czy mogę kolejną dodać. Jak widzicie, jest tutaj umiejętność taka, która pozwoli mu znikać. Będzie niewidoczny. Dodałem sobie jeden punkt do niej i tutaj jest skradanie. Niestety 3 punkty wymaga, nie mogę tego zabrać, ale cóż, ten jeden punkt przyda mi się, żeby można było tutaj dodać do tego skilla, w którym oznaczamy wroga. Jest to taki skill, w którym wszystkie wieże nasze będą strzelać z każdej odległości do wroga, ponieważ będzie na nim taka ikonka, która skupi ich uwagę. No i tutaj, moi drodzy, mamy właśnie ten skill wybrany. Jest on drugą umiejętnością tej postaci. Jak widzicie, mamy tutaj również tą broń i pancerz, o których wcześniej mówiłem. Zajrzymy sobie do tego okienka. Tutaj oprócz tego, że możemy kupić je właśnie za te pieniądze, to również za te symbole, których mam mało, bo w zasadzie tylko 12, ale myślę, że można by było... No cóż, nie wymienię tej broni, ponieważ jak widzicie, tutaj mam mniejszy zasięg. Jest to trochę dziwne, bo cóż, ta pierwsza broń, która jest na samym początku, ma zasięg
zasięg 850, a trzecia, która kosztuje 50 600, trochę mało, trochę dziwnie, no ale cóż. Tak po prostu twórcy zadecydowali, niech tak będzie. Ja sobie przejdę, moi drodzy, w tym momencie jeszcze do encyklopedii, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna część tej produkcji. Możemy sobie przejrzeć wszystkie wieżyczki: Gatling, Blamewitzer, Pulse Cannon, Omni Cannon, Rocket Tower i Shock Tower. Jest tego naprawdę sporo, oczywiście nie wszystkie mam odblokowane, jak widzicie jest to pokazane przez takie czarne ikonki, ale jeżeli już dojdę do tych poziomów, będę miał tego wszystkiego do pełna i dzięki temu będę mógł sprawdzić sobie resztę wieży. Tutaj mamy podzielone jednostki przeciwnika na dwa takie typy. Jest to typ, o niestety to tak wychodzi dziwnie, jest to typ Steam Crust oraz Nightmare. Oczywiście w zależności od tego, w której mapie będziemy mieli przeróżne jednostki. Jak widzicie, są tu nawet zombiaki. Jest to naprawdę bardzo fajne. Myślę sobie, że stylistycznie w produkcji to pasuje, ponieważ jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowane. Ja w tym momencie chciałbym wybrać sobie misję numer 3. Na tej rozegramy potyczkę. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Wcześniej zakończyłem na 3 gwiazdki, ale zobaczymy, jak pójdzie teraz. Będę musiał oczywiście budować sobie wieżyczki i rozporządzać moimi tutaj żołnierzami, żeby mi pomagali podczas rozgrywki. Tak oto wygląda widok już w trakcie walki. Moim zadaniem jest na tych punktach, na tych X-ach postawić sobie wieże. Ja zacznę od tych, ponieważ one będą tak pomiędzy, pośrodku. 275 to nie jest ta górna granica cenowa, ani nie jest ta dolna, ale te dolne też 150 będę musiał zrobić, no bo niestety mam ograniczony budżet na sam początek rozgrywki. Jak widzicie, przeciwnicy będą napierać w tą stronę, aż do mojej bazy. Jest to taka część, w której, no, jak pasek spadnie do zera, ja niestety przegram. Ta baza musi przetrwać, choćby miała 1 czy 2 mm punktów życia. Dodatkowo mogę oczywiście ulepszyć poprzez wykupienie tej wieżyczki tutaj na samej górze. Dzięki temu przeciwnicy, którzy będą dochodzić do niej, naprawdę oberwią i dzięki temu będę mógł przetrwać. Jak widzicie, rozpadają się oni na takie części jak jakaś szynka czy inne kości. Bardzo dobrze to wygląda. Na samym początku myślałem, że będą problemy z optymalizacją, ale twórcy zrobili to świetnie. Naprawdę nie mamy żadnych spadków tutaj z wydajnością i wszystko cały czas stoi na tych 30 klatkach, a czasem nawet więcej. Kolejna wieżyczka, kolejne tutaj... Myślę, wieże będą po tej stronie i tutaj. Ja zbuduję sobie tego kanona. Jest to naprawdę bardzo mocna wieża. Zrobię tylko jedną taką wieżę. Ewentualnie mógłbym ją jeszcze zrobić tutaj, ale potrzebuję 440 pieniędzy, na co w tym momencie mnie nie stać. Włączę kolejną falę, żeby tutaj szybciej do mnie przybyli, ponieważ jeżeli nie mamy pieniędzy, no to jedyne, co nam pozostaje, no to oczywiście, żeby właśnie te fale kolejne wywołać. I dzięki temu w tym momencie mogę sobie tutaj tych moich żołnierzy przemieścić. Pozwoli mi to na szybsze wykończenie tych przeciwników. Jak widzicie, mogę również tutaj tych skilli używać. Tabem mogę przerzucać pomiędzy tymi żołnierzami. Dzięki temu mogę wykorzystać ich wszystkich trzech naraz w bardzo szybkim czasie. W tym momencie upgrade jednej z wieżyczek. Jak widzicie, tutaj każda z nich ma kilka pól, na których możemy zrobić przeróżne rzeczy. Tutaj będzie upgrade, który niestety jest zakryty w tym momencie, ten również. Tutaj mogę sprzedać tę wieżę, naprawić, no i oczywiście ulepszyć. Dodajemy kolejną falę i jak widzicie, co mnie martwi, to tutaj to, że jest takie ograniczone pole widzenia. Aż kusi, żeby ten widok był z wyższego pułapu. Bardzo chciałbym, żeby to zostało wprowadzone. Zobaczymy, co twórcy stwierdzą na forum o takim pomyśle. Kolejne wieżyczki sobie tutaj ulepszam. Jak widzicie, dużo pieniędzy nie trzeba i w zasadzie tych żołnierzy wykorzystuję w jeden sposób. Są oni pomocni, gdy stoją i po prostu strzelają sobie do przeciwników. Myślę, że dzięki temu jest mi o wiele łatwiej, a poza tym nie chcę ich wykorzystywać podczas rozgrywki tak, żeby biegali po całej mapie, bo to raczej bezsensowne. Ewentualnie po prostu, jeżeli jest możliwość, żeby użyli tych skilli, no to oczywiście tylko takich, które działają na wieżyczki. Tutaj właśnie jest ta ikona, o której wspomniałem. Został zaznaczony przeciwnik, dzięki temu wszystkie wieże skupiły na nim uwagę i zaczęły do niego strzelać. Świetnie, mogę tego kanona ulepszyć sobie na najwyższy poziom.
I to jest naprawdę bardzo mocna wieża, która myślę pozwoli mi tutaj przetrwać do końca. Jeszcze mamy jedno miejsce. To jedno miejsce myślę, że najlepiej będzie wypełnić tym typem, ponieważ to jest taka szybka wieża, która bardzo dobrze radzi sobie z tymi przeciwnikami mniejszymi i dzięki temu te inne wieże, takie jak tutaj ta z piorunami, mogą się skupić na reszcie przeciwników. Damy sobie boost tutaj i reszta myślę jest już w rękach tego, jak to rozstawiłem. Oczywiście muszę tutaj tą wieżyczkę sobie wyleczyć, zreperować, ponieważ miała naprawdę bardzo krytyczny stan. Którą by tu teraz jednostkę zaznaczyć? Myślę, że ta jest naprawdę bardzo pancerna, dzięki temu wszystkie moje wieże skupią na niej uwagę i nawet te z tak daleka strzelają do tego przeciwnika, co jest naprawdę bardzo dobrą pomocą. Kolejny raz mogę sobie zrobić ten boost dla wieżyczki i myślę, że ta jest najlepiej tutaj położona, ponieważ ma taki duży okrąg, a przyda mi się jeszcze jedna wieżyczka tutaj. Mogę zbudować ten kanon, zróbmy go jeszcze tutaj. I tak to jest koniec tego poziomu praktycznie, bo czwarta fala. Zatem zobaczymy, jak mi się uda. Miejmy nadzieję, że po prostu wygram. Tutaj ta wieżyczka kolejny raz właśnie umarła, została dezaktywowana, ale to nic nie szkodzi. Myślę, że dobrze będzie jeszcze tą bazę sobie tutaj ulepszyć. O, świetnie. I zostaje mi tylko poczekać na tych dwóch przeciwników. Moi drodzy, mam nadzieję, że rozgrywka w tej produkcji wam się podoba. Jest to naprawdę bardzo interesująca gra. Będzie naprawdę bardzo dużo do roboty w niej i myślę sobie, że to jak wygląda cały ten silnik graficzny jest na tyle przyjemne, że zainteresujecie się tą produkcją. Jakieś 8 czy 9 euro za grę tego typu, a wiadomo, że Tower Defense wciągają, nie jest wysoką kwotą i myślę, że będziecie się przy niej bawić jakieś powiedzmy 30 do 50 godzin, w zależności od tego, czy chcecie przejść ją do końca. Ja serdecznie produkcję polecam, ponieważ jest bardzo wciągająca. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!